witajcie, z tej strony Baronski, kanał OnlyGames.pl. Witam Was w recenzji Yoshi's Woolly World, najnowszej platformówki Nintendo, która dostępna jest w Europie od końcówki czerwca wyłącznie na konsolę Wii U. Co ciekawe, tym razem to właśnie my, Europejczycy, jesteśmy na uprzywilejowanej pozycji, bo Amerykanie na premierę swojej wersji muszą zaczekać aż do października. Zanim zaczniemy, krótka uwaga na początek. Jakiś czas temu publikowałem wideo playtest tego tytułu, a jako że nie chcę się tutaj powtarzać, wszystkich zainteresowanych zapraszam do tamtego materiału. Relacjonowałem w nim swoje pierwsze wrażenia z obcowania z nową odsłoną przygód Yoshiego, omawiałem też po części mechanikę gry, zatem będzie to bardzo dobre uzupełnienie do niniejszej recenzji, gdzie krótko i zwięźle podsumujemy sobie wszystkie plusy i minusy. Skoro formalności mamy ze sobą, zaczynamy. Nintendo znane jest z produkowania wysokiej jakości platformówek i za to niewątpliwie można tę firmę cenić. To właściwie ostatni bastion dla wszystkich fanów gatunku, bo inni, może z wyjątkiem Ubisoftu i Raymana, dawno przeszli ze swoimi maskotkami na emeryturę. Za stworzenie nowej części Yoshiego odpowiada studio Good Feel, zasłużona już firma mająca na swoim koncie m.in. Wario Land Shake It czy Kirby's Epic Yarn na Wii. Z tym ostatnim tytułem Woolly World ma wiele wspólnego. Zapożycza wybrane pomysły, mechanikę i konstrukcję świata zbudowanego z włóczki. W końcu, skoro raz już udało się stworzyć świetną platformówkę w tej konwencji, czemu nie spróbować raz jeszcze na nowej, mocniejszej platformie? Efekt jest taki, że gra prezentuje się naprawdę świetnie. Widząc te wszystkie elementy świata wykonane z włóczki, czy to jak animowany jest główny bohater, nie sposób się nie uśmiechnąć. Tu wszystko jest na swój sposób urzekające. Spójrzcie tylko, jak Yoshi się zmienia, gdy zaczyna biec, gdy robi to na lodzie. Co się dzieje, gdy zawisa w powietrzu, czy też jak zachowują się przeciwnicy. Światy, które przemierzamy, także nie odstają swoim poziomem. To idealny przykład gry, w której niepotrzebny jest graficzny przepych niczym z najmocniejszych maszynek na rynku, żeby oczarować widza. Liczy się design, pomysły i naturalnie dobra mechanika zabawy. No i te 60 klatek na sekundę, w których pędzi Yoshi's Woolly World, bez wątpienia dodaje to też tej grze swojego uroku. Podstawa nie zmieniła się w porównaniu z poprzednimi częściami. Kto grał w poprzednią część wydaną na 3DS-a, a więc Yoshi's New Island, poczuje się jak w domu. Jedną kluczową zmianą jest rezygnacja z taszczenia na plecach Baby Mario, ale cała reszta została na swoim miejscu. Ponownie można zjadać przeciwników i albo nimi strzelać, albo robić z nich wełniane jajka, którymi da się rzucać. Powrócił też znany system celowania, w którym celownik obraca się o 180 stopni, dając nam możliwość zatrzymania go w dowolnym momencie i oddania precyzyjnego rzutu. Tradycyjnie też w grze nie tyle chodzi o to, żeby dobiec do końca poziomu, co by go na wszelkie sposoby wymasterować, w tym właśnie tkwią największe pokłady grywalności. W wideo playteście, a więc w pierwszych wrażeniach, o których wspomniałem na początku recenzji, byłem trochę zawiedziony tym, że gra jest zbyt podobna do poprzednich części. Wspominałem, że mimo nowego dla całego cyklu stylu graficznego, weteranów serii może zirytować spora wtórność. I wiecie co? Z przyjemnością odszczekuję te słowa. Mając za sobą zaledwie jeden świat i kawałek drugiego, nie widziałem jeszcze wszystkich atrakcji, jakie zaserwowali tu twórcy. Teraz wiem już, że na nudę narzekać nie sposób, bo autorzy upakowali tu tyle pomysłów, że starczyłoby na kilka innych platformówek. W nowych przygodach Yoshiego każdy kolejny poziom to nowa mechanika. W niektórych mamy zabawę światłem i cieniem, w innych, rzucając ptakami, mamy możliwość wykreowania chmurki, po której można przejść, jeszcze inne stawiają na wielkie bąble, od których można się odbijać, czy zabawę perspektywą. Jest tego wszystkiego od groma, a przecież to dopiero wierzchołek góry lodowej. Są przecież jeszcze transformacje głównego bohatera w różnego rodzaju pojazdy, etapy w formie czasówek, w których trzeba zasuwać jak najszybciej przed siebie, czy inne mniejsze sekcje, w których na przykład przytrzymujemy się tkaniny, a gra pędzi na złamanie karku. Należą się twórcom wielkie brawa za pomysłowość, naprawdę. Innymi słowy, radzę nie oceniać tej produkcji pochopnie, bo sam początek i pierwszy świat to jedynie rozgrzewka przed morzem późniejszych atrakcji. W
grze nie zabrakło trybu kooperacji i to również spory plus Woolly World. Zagrać można we dwójkę i wykorzystać do tego dowolny kontroler Nintendo, jaki macie pod ręką. Szczerze mówiąc, cała rozgrywka tym bardziej nabiera wtedy rumieńców, bo można sobie wzajemnie pomagać i dostawać się w miejsca, które są dużo trudniejsze do osiągnięcia, gdy poruszamy się w pojedynkę. Najważniejszy plus grania we dwójkę jest taki, że można drugą postać połknąć i rzucić nią niczym jajkiem, co pozwala się dostawać w najtrudniejsze miejsca. Poziom trudności oczywiście trochę się wówczas obniża, ale to dobrze, bo mogą poradzić sobie z grą także ci, którzy na co dzień z grami nie mają do czynienia. A gdyby jeszcze było za trudno, twórcy przygotowali specjalny Mellow Mode, czyli tryb, w którym Yoshi potrafi latać, a tryb celowania jest wolniejszy. Wówczas jest już bardzo łatwo, ale pamiętajmy, że gra kierowana jest również do najmłodszych graczy, a przecież długoletni fani serii nie muszą z tego korzystać. Ostatnim ułatwieniem jest możliwość kupowania za zebrane klejnoty specjalnych odznak, które również potrafią pomóc w trudnych momentach, zmniejszyć zadawane przez przeciwników obrażenia, czy uratować, gdy przez nieuwagę spadniemy w przepaść. Oczywiście, tak jak wspomniałem, nie trzeba z tego wszystkiego korzystać, więc hardkorowcy nie mają co się oburzać. Najwyższy czas to wszystko podsumować. Yoshi's Woolly World to świetna dwuwymiarowa platformówka, którą wypchano pomysłami pod sam sufit. Tu każdy poziom niesie ze sobą coś nowego, a szukanie sekretnych przesmyków czy przedmiotów potrafi wciągnąć na długie godziny. Gra jest przystępna praktycznie dla każdego. To typowy tytuł od lat 5 do 105, jak to się kiedyś mówiło. Zarzucić można mu jedynie to, że w dużej mierze bardzo przypomina poprzednie odsłony serii. Jeśli więc jesteście z Yoshim od dwóch dekad, przygotujcie się na więcej tego samego i sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy to dla was plus czy minus. Ja bawiłem się bardzo dobrze, myślę, że po latach fajnie będzie do tego tytułu wrócić, aby przypomnieć sobie ten włóczkowy świat. Nie wiem, jak Nintendo to robi, ale po raz kolejny dostarcza grę, która wstawia mimowolnie uśmiech na twarz. Tak trzymać. To by było tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do komentowania. Dajcie znać, co myślicie o najnowszej platformówce z Yoshim. Przypomnę na koniec, że na moim kanale publikowałem też unboxing limitowanej edycji gry z figurką Amiibo, więc wszystkich zainteresowanych zapraszam do obejrzenia tego materiału. Jeśli bieżąca recenzja przypadła Wam do gustu, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Do usłyszenia już niebawem.